Cześć, witajcie. Z tej strony MultiBartek i witam was w kolejnym odcinku Zagramy w League of Legends. Dzisiaj jestem sam i pomyślałem sobie, że warto by nagrać coś z LoL'a, bo ostatnio dużo gram bardzo. Bardzo dużo gram w LoL'a. I zresztą widać chyba. Zbieram sobie na tego Luciana. O. I pomyślałem, że warto by coś nagrać, tak przy okazji. I też tak pomyślałem jeszcze, czekajcie, nieważne, też tak pomyślałem, że warto by było, co by warto było? O, mecz znaleziony, dobra. Teraz muszę zobaczyć, jaką mam pozycję, znaczy, które miejsce i odpowiednio zająć linię. Dobra, pójdę sobie na mida, bo już jestem przedostatni, więc pójdę na mida. Co chciałem powiedzieć, że pomyślałem sobie, że warto będzie usunąć z modyfikacji głosu jeden efekt, czyli broadcast. No, żeby ten głos brzmiał bardziej naturalnie, może był mniej, powiem tak, fajniejszy. Nie wiem, czy to jest dobre określenie. Ale będzie bardziej naturalny i chodzi mi o to, że... Na przykład, że jakbym nagrywał z kimś, to żeby nie było tak, że u mnie na kanale jest taki głos, a u tego, z kim na przykład będę nagrywał, taki. Wiecie, o co chodzi na pewno. Jeszcze czekajcie, gdzieś tu karteczkę mam, o tu jest. A to da. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że założyłem maila, takiego dla widzów, bo nie wiem, może nie macie konta na YouTubie, a maila każdy ma na pewno. Chociaż konta na YouTube. Konto na YouTubie, tak samo już jak się na Gmailu robicie, to na pewno jest konto na YouTubie, samo się robi, właściwie. Przy mnie tak nie. I tego, chyba. Ale nie jestem, nie jestem 100% pewny, ale nieważne. Założyłem maila i mój to takie, to... Boże, sorry, że dzisiaj gubię, ale po prostu dzisiaj jestem niewyspany. Gubię słowa. I się zacinam generalnie. Chociaż też to może dlatego, że dawno nie nagrywam. Mój mail jest taki, że multixbartek@gmail.com. Pewnie teraz gdzieś się powinien wam wyświetlić. Jakbyście, nie wiem, nie usłyszeli albo bez głośników oglądali się coś w tym stylu, dobra, nieważne. Czyżby mamy Mastera G tego już nowego, tak jak ten rework został. W dżungli, nie cierpię Mastera w dżungli, zwłaszcza po tym jak dostał, co dostał? WTF, aha, ona do carry. No, pick driver. Ach, nieważne, nie lubię strasznie Twisted Fate'a na the carry, kurczę. O Boże, jeszcze nie wybrali mida. Chyba, że Jace pójdzie. Nie. Chociaż... Ej, ale jaką będziemy iść? Kurczę, ale co, że nie wiem? Czyżby Jace miał iść na mida? Zasady nie są otwarte. Widzę. Orianna może polecę. Orianna jest fajna. Albo Ryza. Ryza też jest bardzo przyjemna. Syndra też jest fajna. Na midzie. Mówię te postacie, które ja lubię grać. LeBlanc też jest... LeBlanc. Jestem bardzo dobra na midzie. Karmo. Ja idę na midzie. Ty ja może? No. Side first. Ja idę na midę, nie ma mowy, bo ci się dawał. Supporty są nudne. Chyba Orianna poleci. Tak mi się wydaje, no. Co? Może LeBlanca. Ryzę. Dobra, nie, Orianna. No, już szybko powiedziałeś. Teemu na midzie? Czy... No, you are suffered. No, I said it and I did.
I'm now at a party. Ten super. Okej. To dokera. Nie no, może być. Tu się twary. Tu się twój bug.pl WTF. Tyfy. Dobra, Timo. Co się chce wybierze? Co wybierze tego Timo? Jak się gubię tak bardzo, czy wybierze tego Timo? Nie, jednak wybrał Nunu. I will report, I'll finish that, I will report. Dobra. Myślę, że już wszyscy będą wybrani. Także przechodzimy do ekranu ładowania gry czy czegokolwiek. Tam gdzie. I okej, jesteśmy już w ekranie ładowania. Na ekranie ładowania w grze, nieważne. I kto idzie na mida? Ja nadal nie wiem, kto idzie na mida. Jeżeli Master pójdzie na mida, to fajnie będzie, powiem szczerze. Chociaż, nie no, Master pod AD też jest dobry, ale... Sorry, że się śmieję, ale jakoś tak... Jakoś tak wyszło. Jace, albo Master. Bo na pewno nie Jarvan. Zresztą, jak będziemy na ekranie ładowania, spytam się. Dobra, jeszcze może... Mamy Twisted Fate i Vayne na bocie przeciwko Nunu i Miss Fortune. To Miss Fortune i Nunu, powiem szczerze, są obydwoje są bardzo silni. To są jedne z... Nunu jest bardzo przyjemnym supportem i bardzo drażniącym, jeżeli chodzi o przeciwników. A Miss Fortune, no to jest Miss Fortune jednak. Ona, jeżeli umie używać tych double upów, to potrafi naprawdę spory damage zadać. Co jest na pewno jej plusem. A u nas Vayne i Twisted Fate. Vayne pewnie będzie kosić w late game'ie. Jak to Vayne, wiecie, te trzy staki tak zwane. Ja tak mówię przynajmniej. I Arab. No to tak wygląda sytuacja na bocie. Na midzie na razie nie mogę wam powiedzieć, z kim będę walczył, bo sam nie wiem. W dżungli Jarvan kontra Vi. Sam nie wiem, bo widziałem i pro Jarvanów, i pro Vi. Więc nie wiem, chociaż powiem szczerze, że czasami jak Vi coś nie pójdzie w dżungli, to ona już jest później zniszczona. Ale Jarvani też są dobrzy. Czemu ona wzięła W jako pierwsze? Z głupstwo. Dobra. Weźmiemy buty i cztery poty. Who is mid? Już się spytam z ciekawości. Nice skin, single love and thank you. No kto idzie na midę? Powiedzcie mi proszę. Ach, nic mi nie chcą powiedzieć. To jest bardzo ekscytujące. Nie wtedy idziesz. Don't fit XD. Użyję kuleczki, żeby posłać w krzaki. O, mam Warda. To jest. Orianna jest fajna. Pod takim względem, że sobie puszcza kuleczkę i ma wardzika podgłośną muzykę. Bo nie wiem, czy dobrze słychać. Zrobię tak, żebym mnie słyszał. Coś mi tak brzęczy. Już nie, dziwne. Czekajcie, bo tu ja się głośnikami bawię. Mam nadzieję, że to nie podgłasza i nie ścisza cały czas, bo... Nie, to głośników raczej nie, bo to nagrywa chyba z karty dźwiękowej, a nie z głośników, prawda? Ło, coś mi... Ło! Co się dzieje? Cały czas jest... Dobra, stoi jakoś. Nie, oni raczej już nie będą tutaj inwajdować. Chociaż mogliby. Z taką drużyną by mogli. Chociaż... Nie, bo nie mają cc-ków. Na przykład Twisted Fate ma... Vayne... Ale na pierwszym levelu na pewno nie ma. Dobra. O, sorry, zapomniałem. Jace nam idzie. Też tak myślałem. Aha, to blue, dobra, już ma mozle, dobra. O, Jace nam idzie. Pod co? Pod co? Aha, nie trafiłeś. Normalny atak ci w twarz.
Orianna ma to bardzo fajne, że może łatwo las hitować, bo wiadomo, tą pasywkę ma fajną, że każdy, tak jakby coś jak, porównam to do Vayne, że stakuje na przeciwniku. Report all twisted fate. Czemu? Że stakuje na przeciwniku, co stakuje, no te swoje jakieś tam, nie wiem, clockworki. Tutaj zresztą się wyświetla wam i im dłużej atakuje daną postać, tym więcej obrażeń zadaje. To jest chyba ograniczone do 3. A nie, do 2. O, zresztą możecie sobie przeczytać. 10 plus 15% ability. Możecie, jeżeli znacie angielski, to możecie sobie łatwo to czytać. A jeżeli nie znacie, no to nie peszek. Widzicie, przed chwilą zadałem plus 16. A nie, to się stakuje do większej. Ach, dobra, last hit. Kula się niecierpliwi. Wiem, że ona w polskiej wersji tak mówi. Słyszę mięczaków. To też jest dobry tekst. Słabo las hituje. Jeszcze jakoś tak, kurczę. Ale uzasadnienie, jakoś tak, kurczę. Tak. Generalnie mówiąc, mam już 13 subskrypcji, co jest, z czego jestem zadowolony, bo jak dla mnie to jest dużo. To jest bardzo dużo, bo Boże, 13 osób. Okej. Okay. To chyba tyle, co chciałem powiedzieć z kanału. I może też znajdę kogoś do nagrywania Team Fortress 2. Na pewno z Arabikiem będę nagrywał Dungeons and Dragons Neverwinter. To jest bardzo przyjemne MMORPG. Ja po prostu, jak usiadłem z Arabem do tego... Ja będę mówił na niego Arab, mam nadzieję, że jakoś wam to nie przeszkodzi, bo przyzwyczaiłem się po prostu tak. I już na pewno będę tak mówił, bo to ciężko się przestawić. Przynajmniej ja tak mam, że ciężko się przestawiam. Jeżeli chodzi o sposób mowy albo czegoś takiego. Ło, pięknie! Ale czemu ja go nie atakuję? Okej, okay, good job. Ale nie zabieram ile hitów. O, pięknie. Good job. Mało many mam. Znaczy, bo to ona strasznie traci many. To jest chyba jedyna wada na tych początkowych levelach tej Orianny. Ale bursta ma, powiem szczerze. I to jest strasznie wnerwiające, bo ona ma duże zasięgi. I nadal jest ten bóg z tym, z zacinającą się grą. Jak ten Jace ma last hit? 21, mam więcej od niego. Już nie. Już ma więcej chyba ode mnie. Nie, jednak nie. A nie, zlacitował to. No, dobra. Trzeba teraz już uważnie laskitować, bo już nie ma żart SSR. Dobra, nieważne. Myślałem, że on poszedł sobie. Się okazuje, że on się leczy. Leczy się. No, pije potki. My jeszcze to takie małe ten... sprostowanie do tego, co to mówiłem o tym Dungeons and Dragons. Au, dostałem. Szalony. Szalony. Spoko, mam poty. Tylko jak on mnie trafi teraz tym swoim przyspieszonym Q, to będzie kiepscizna. Małe sprostowanie do tego Dungeons and Dragons. My będziemy po prostu robić wątek fabularny. Fabułę będziemy po prostu przechodzić, wszystkie misje po kolei. Mogę wam też powiedzieć, że na pewno będę grał... czekajcie, jak to było? Zbrojny strażnik albo coś w tym stylu. Co? Nie, to na pewno nie zbrojny strażnik. Coś tam. Taki tank jakby, nie? Czemu on mi nie mam? Taki tank jest i to nim właśnie będę pykał. Tutaj Vayne mi chce zgankować, za co ja jej bardzo serdecznie dziękuję. Tak, muszę się wycofać, bo... Czyli ja mam... O, mam. Nie, jeszcze troszeczkę many. Wiecie, Roa muszę, albo łezkę. Łezkę najpierw zrobię, a później złożę. Chociaż w sumie. Go, go, go. Ach! Wyskoczył. Jak się zbliży do kuli, to go zultuje. Chociaż czy to warte jest poświęcenia? Chyba, sądzę, że tak. Wiecie, ult, kulka, ult i ignite. I powinien zginąć. Chyba, że on ma jakąś... Nie, on ma ignite, dobra. Au. Zginie, dobra. Ło, ja też! Jestem bliski. Zginie?
Co? Nie zgin... Jak? Wytyfy. How? Co to było? Co... Naprawdę? 3 HP? Ej no, tak się nie robi. Jakieś wardy kupię. W sumie do rana mogę kupić? Nie. Kupię kryształ na manę, to sobie złożę teraz. Katolicy, the protector. O, Nunu zabił Vayne, a Vayne zabiła Miss Fortune. To dobrze. O, Asanu facelnik. Dobrze. Przepraszam. Dobra. 37 do 40 tego. Jace'a. Jace już pewnie kupił jakieś dodatki do obrażeń. Pięknie dostał na japę damage. To prawda nie jest tego jakoś mega dużo, ale ja teraz się skupiam na minionkach. Pięknie. Nawet duży atak speed ma, powiem szczerze. 0,8. Ale mi przypieprzył. Ale mi przypieprzył, koleś. Waj, już tutaj się zbliża. Dobra, z lesi to... Ona chyba tu warda. Nie, 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 nie ma warda. Mam nadzieję, że nie mówię za cicho. Łooo. Ja nie mam ulti. Dobrze, ale zginie. Good job. And... Faster mate. Ech, kurczę, ale dobra akcja. Dobra akcja. O, idzie Jarvi. Jarvi, Boże, co to jest Jarvi? Co, dziwne słowa mówię. Ja wiem. Ło, dzięki Jarvan. Co mnie dziabiesz? Ha, dostał jeszcze od defense. Nie, to nie jest defense, tylko protect. Mam już na katalizę protektor. Zaraz się cofnę po to, bo to jest dość... To jest bardzo dobry item. Naprawdę. Dobra, idę już po to. Już potrzeba i na skarbie. Nie mogę tak robić, bo się krztuszę. Znaczy tak może nie krztuszę, ale tak jakoś tak dziwnie. Kurczę, ja mam naprawdę wrażenie, że ja za cicho mówię. I to mnie martwi. Chociaż mikrofon mam bardzo blisko. Nie, dobra, na pewno nie będzie za cicho. Tak myślę. A, było blisko przybicie. Czekajcie, bo mnie swędzą plecy. Plec mnie swędzi. SS 2. Kerbot. R1. Dobra. Last hit. W postaci dużego monsterka. Zobaczcie. O, dobrze. Co jeszcze wam powiem? Czekajcie, który dzisiaj jest? Powiem tak. Może nagram teraz sobie z 2 mecze. Co prawda solo nie są aż takie ciekawe jak z kimś. To jest na... To ja wiem nawet już nie od... Nie po prostu ode mnie, ale po prostu jak już sobie sam nawet na YouTubie oglądam jakieś rozgrywki, to wiadomo, że solo są mniej smutne. Takie... mniej smutne. Może co spiję, przecież. Mniej ciekawe, ale myślę, że wiecie, muszę się nauczyć komentowania solo, że tak powiem, bo bo muszę po prostu, bo chyba, że znajdę naprawdę, mówię, jakiegoś fajnego partnera do nagrywania i mówię tu tylko do nagrywania, nie zaraz ktoś upadał. Fuck, nie wyszło. Czy ty chcesz się bić ze mną? Naprawdę? Ja go zabiję. Czekaj, tylko niech się zbliży. On chyba to czuje, że ja go mogę zabić. Chyba, że jest głupi. No i dobra, kontynuując, muszę się nauczyć komentowania. Ponieważ to mi się na pewno przyda. O, patrzcie, jakie obrażenia bije. To jest... To samo obrażenie. Czemu mój ult bije
mniej niż Q. Ale głupie. Kretyńskie to jest. Naprawdę. Ale kretynizm. Czemu moje ulti zadaje mnie obrażeń? Naprawdę go nie trafiło. Głupie. Czy nie zmienili taniec? Czy ona zawsze tak tańczyła? Chyba tak. Wydaje mi się, że tak. Kurwa! Znaczy, cholercia jasna, przepraszam. Ja wiem, że mówiłem już, że postaram się ograniczyć przekleństwa, ale jakoś tak teraz mi się po prostu samo wymsknęło. Więc o was przepraszam. Okej. Ale obrażenia. Już jednak wbije. Dość spore. Last hit. Pięknie, udało się. Dobra. Czy ten Jace może teraz zginąć? I chyba to zrobię. Taki tower dive. Tylko czy starczy mi? Starczy mi na protekta. Ale po co trafiać? Po co trafiać? Lepiej puścić gdzieś w ogóle. Przeciwnik jest... No wiecie, o co chodzi. Jakbyście nie wiedzieli. Wiecie, co myślę... O Jezus, killing spree. Czemu ten Zed ma tyku? W ogóle, możecie mi wyjaśnić, dlaczego na Zeta się składa... SS... Nie SS, tylko... Możecie mi wyjaśnić, dlaczego na Zeda się zawsze ludzie składają... Tak często ludzie składają ten... W ogóle, jeszcze nigdy nie widziałem Zeda, na którego by się nie składało ten... Botrka, tak zwany... Blade of Ruined King. Ło, zabij go, proszę. Pięknie. Pisałem SS. Napiszę to jeszcze raz, bo ludzie po prostu... O, re. Ludzie po prostu nie widzą czasami. Ło, agresywny Jace się wbija na miniony. Ło. Luret you to me. Dwukropek, kreska pionowa. Nie wiem, czy naszor, ząb naszora, naszor tu nie byłby dobrym rozwiązaniem na Oriannę. No zobaczcie, ona bije całkiem dobry damage z tego ataku, normal ataku. Podstawowych obrażeń. A ile to bije tam? 34 plus 15% jej ability power, a to by biło naszor, ząb naszora, naszora. To by biło... 15 plus 15. Ej, no to w sumie nie jest głupi pomysł. Zobaczymy. Uuu. Głupek. Obrażeń dawno nie dostał. O, waj. Znaczy, waj. Dobrze. Ja się wycofam. Po to może. Czy ja war... Nie, może jednak nie najpierw Roa zrobię. Albo w sumie mam full zdrowia. Polast hituje sobie jeszcze troszeczkę. Złota nigdy nie zaszkodzi. Więcej. Od przybytku głowa nie boli. Jak takie przysło... O, tam... Nie, on ucieka od niej, dobra. O, to ja już sobie puszczę tureta. Jest okej. Okay. Sorry, jakąś chrypę. Od paru dni mam straszną chrypę i to jest irytujące. Co najmniej. Mówię nagle... Wiecie, o co chodzi, chrypka. Chrypeczka. No, cześć, jestem chrypka i właśnie wchodzę ci na gardło. Do gardła. Czy na gardło? Nie wiem, gdzie wchodzi chrypa. Ale nieważne. Na pewno zauważyliście, a raczej usłyszeliście to, że mówię jakoś tak troszeczkę inaczej. Jak tak przyglądałem swoje materiały, to myślałem... sobie, że warto by włożyć więcej życia w nich. Wiecie, o co chodzi. Wiecie, że już nie mówisz tak cały czas jednym, tym samym tonem. Tylko trochę. A tu raz powiem jakieś typu chrypka albo kłaczek. A raz powiem no... Spokojnie. A raz powiem no. Na pewno zrozumiecie. Jasiuś. Co ty tu strzelasz?
Tak, to on. Zdecydowanie. Chociaż to może... Nie, dobra, nieważne. Czy dwa turety poszły? Czy mi się tego zdawało? Idę pomóc tam na bocie, bo oni sobie nie radzą po prostu. Czemu oni sobie tak bardzo nie radzą? Nie! Nie! Nie gin, proszę, żyj, pączku! O, proszę. W ogóle ostatnio oglądałem Szereka i był taki tekst. Żyj, pączku, krocz! To było fajne. Podoba mi się ten tekst. To chyba w dwójce albo w trójce było. Jak oni napadali na bank. Zamek. Czemu na bank? Gdzie? Nie wiem. Tutaj ktoś na pewno jest. Słyszę mięczaków. Oni tutaj na... cofną się. MFK też już pewnie gdzieś pobiegła. Ta. A MFK nam idzie. Ooo. Are you fucking kidding me? Market MF. Feed more MF. Jungle Tats 3 Feed MF. Dobra, muszę zabić. Chodź tu, MFK. Czemu uciekasz? Skarbie. Złoto moje. Złotko. Mój skarbeńku. Moje złotko. Uciekło. Już nie chce ze mną być. To było głupie. Ja wiem, ja wiem. W ogóle muszę się przestać usprawiedliwiać. W sensie, wiecie, to było głupie. Albo, no wiecie, o co chodzi. Bo generalnie większość, co mówię, to jest dla jaj albo jakiegoś takiego trolla. Wiecie, to wszystko jest związane z tym takim więcej życia. No. Chociaż wiecie, o co chodzi, to chyba nie jest usprawiedliwienie, to jest bardziej takie... taka kropka nad i. Ło, uciekaj, Twisted. Głupi Twisted Fate. Naprawdę. Ja pierniczę. Boże. Stupid Twisted Fate. Fuck, fuck, fuck. Tutaj fuck you feeders, fuck. Czy Wayne chce zrobić? Pomogę jej. No jednak nie chce, ale... Dobra. Wzięła. Chociaż nie, ja się nie będę cofać, bo pomogę tutaj w obronie. Skryję się. O, pięknie! Tyle przegrać. Tak bardzo nie trafić. Tak bardzo zabić Miss Fortune. Zabić go. Ło! Uciekaj, Vayne! Ło! Pięknie! Spowolnienie ci na twarz. Zabij. Bij, zabij. Yeah! Normal attack overpower. Miniony overpower. Ale atak speed mam duży. Fajnie. To mi daje 40, a to mi daje 50. Okej. Okay. Okidaki. Idę po troszkę ability power. Byłem AFK i tylko nacisnąłem ulti. Lmfao pewnie chodziło. Nie wiem, co to w ogóle znaczy. Lmfao. I mean on was off on phone. Aha. Czy może lmao, czy lmfao? Już sam nie wiem. O, patrzcie, jak wcisnę Z i chcę nacisnąć tab, żeby sprawdzić scoreboarda. To już to tak nie działa. To działa tylko jedno albo drugie. Zdecyduj się, chłopie, co chcesz kliknąć? Czy chcesz sprawdzić ostatni czat? Czy może... To, czy, jak to tablica wyników? Dawaj, Vayne, uda ci się. Jednak nie. Co ty robisz tak bardzo głupio? 2-1 ulti transformation. Co on tak przyspieszył się? O, w dupę. Nie no, kurwa. Nie! Tak! Ja nie mogę. Ile to było? Pół centymetra? Grubość lakieru. Ja pierniczę. Tak to ja stukam, jakby co. Puść mi tego towera, proszę cię. Fajne te łapy ma. Nie. A, to było fajne. Znaczy...
Dobrze. Pusznęty tower, mam ten item. Nie wiem, czy to w ogóle dobry pomysł jest, ale dobra. Teraz wracam do normalnego builda. Czyli jakiś rabadaba. Ucieknij, waj. Co ty robisz? Przecież ty nie masz szansy. Aha, bo tu idzie zgret, ale... No, no, naprawdę. Czemu... To są idioci. Po co zabić Miss Fortune? No po co? Lepiej Nunu zabić. No znowu chrypka. Możesz, przepraszam, pani chrypko, wyjść z mego gardła. No po co zabić Miss Fortune? Lepiej wziąć Nunu, przecież Nunu dam złoto. Szkoda mi słów. Nie wiem, jak się tutaj boję się, bo tu może być Jarvan. Jarvan, śmarwan, głupi bałwan. Nawet... Naprawdę już gubię słowa. Wow, Jace. Skarbie, czy chcesz gdzieś uciec? Łoweń! Żyj, pączku, krocz. Dobra, zabijcie go. Naprawdę. Naprawdę. Dziękuję. Postawiła tak zwaną kropkę na D. Przecież to było głupie. Tak bardzo. On na ulcie był, prawda? On tego tutaj nie napisz. Nie będzie tu napisane. Ulti Miss Fortune bardzo dużo obrażeń mi zadało. No dobra, mam nadzieję, że następny mecz, który nagram teraz, zaraz i wrzucę je, nie wiem, dwa dni różnicy może będzie. Będzie jakiś taki bardziej lepszy, może na AD Carry pójdę, w ogóle, nie wiem, o, wrzucę na tego, na Face'a wrzucę, na fanpage'a wrzucę tego screena i podeślę wam linka do tego screena. Fajne, fajne staty miałem, bodajże, a zresztą zobaczycie sobie sami. Jak jesteście ciekawi, to naprawdę. Jak jakoś ostatnio mi tą postacią nie szło, to teraz się zdziwiłem aż. Chociaż ostatnio, niestety, ale na tych rankedach strasznie cienko mi idzie. Spadłem do Bronze 3, a byłem już w Silver 5. Ale spadłem do Bronze 3. Czajcie to, przez jeden dzień, Silver 5, spadłem do Bronze 3. I teraz siedzę w tym brązie trójce. Nie mogę wyjść po prostu. Bo mam takich sojuszników, że po prostu albo... tak, no a zabrałeś mi moją linię, ja wezmę... Aha, Sorakę na AD Carry. Albo... nie wiem, no... Oriannę do dżungli. Chociażby. Albo, nie wiem, no ogarniacie. Albo Twisted, albo tego, nie Twisted Fate, tylko Garena na supporta. No bez sensu. I właśnie przez takich teraz spadam. Albo... co? Przyzywasz mnie? O nie! Idę Afykę! I tak, o. Ale żeby nie było takie specjalne... Takie... Co? Zatrzymanie się to ja specjalnie robię, a nie, że kurczę jakiś... Czemu ja stoję w ulcie? Nie zabijesz mnie. Głupi masterz? Kurwa mać. Jak... Jak mnie irytuje mocno bardzo dość ten... kuje go. To jest tak mega irytujące. Przegramy to. Przegramy to na stówę. Master 5-8. Look vain now. O Jezus Maria. Myślałem, że sprawy potoczą się w inny sposób, ale tak już bywa. Boże, już myślałem, że mam mikrofon odwrócony o 180 i mówię do tyłu mikrofonu. Boże, już się przestraszyłam. Bo jak ja bym mówił do tyłu mikrofonu, to byłoby mnie słychać mniej więcej tak. No, tak bym, tak byście mnie słyszeli, no. Na pewno... Czekajcie. Na pewno gorzej. Bo to ma, to jest kardio idealny. Chyba tak się wymawia.
Kardio idealne, na pewno. I charakterystyka kardio idealna, więc z jednej strony łapię dobrze dźwięki, a z tyłu tak słabo bardzo. O, Jarvan mnie bije. Koleś, czemu ja mam lagi? Czemu on w ogóle pobiegł, jakby na speedhacku był? To było dziwne. Czy mi lagi miałem? Nie wiem. Mam 87 pingu. W ogóle może opowiem wam trochę o internecie moim, jaki mam beznadziejny i tak bardzo płaczę, gdy myślę o nim. Generalnie firma nazywa się Cyfrowy Polsat i jest beznadziejna. Nie polecam. Chociaż ja niestety nie miałem wyboru, ponieważ ten flash. Naprawdę ten flash. Nie miałem wyboru. O, ale to było głupie. Nie miałem wyboru, dlaczego pewnie spytacie. Ponieważ mieszkam w takiej, powiedzmy, na takim zadupie mieszkam, że tutaj, żeby mieć internet taki nielimitowany, bo tak też mam limit na ten internet, musiałbym założyć telefon stacjonarny. A wtedy, gdy podpisywałem umowę z tym Cyfrowym Polsatem, właściwie to nie ja, tylko moi rodzice podpisywali, to ceny telefonu stacjonarnego, najtańszy jakiś tam abonament czy coś, wynosiły po 60 zł. Naprawdę, ja wam mówię to, co pamiętam. Bo tak było. I na pewno by się moi rodzice nie zgodzili na to. Nie wiem czemu, ale dobra. Ale teraz pewnie telefony kosztują na pewno jakieś 20 zł pewnie nawet, nie? Chociaż może bez przesady. Takie najtańsze, żeby mieć tylko po prostu ten telefon, bo do tej pory nie ma światłowodów u mnie. W ogóle nie ma żadnych tych światłowodów chyba. No, na pewno. I podpisałem umowę na 3 lata. Słuchajcie to? 1, 2, 3. 3. Słownie 3. I on mnie bije. I master się tu pojawił. Trzeba go burstować. I na 3 lata i kończy się dopiero, gdy będę wychodził z gimnazjum. Gimbazjum. Jak to woli. No, to nie jest fajne. A ja teraz idę do 3 klasy, więc jeszcze rok muszę się męczyć z tym głupim internetem. I powiem wam dlaczego. Ponieważ dlatego, iż jest limitowany. Uwaga, limitowany. I mam dziennie, w dzień, czyli od 7 do 1 w nocy, to jest dzień jakby, co dla Cyfrowego Polsatu. Od 1 do 7 w nocy to jest dzień. Mam 15 giga, mogę sobie tam, wiecie, cokolwiek, na wszystko mam 15 giga. A w nocy, czyli w pozostałej dobie, mam ile? 50 giga. Boże, przepraszam, zgubiłem się. Mam 50 giga. I właśnie w nocy, dlatego na początku były właśnie o 1 w nocy na przykład, albo zazwyczaj o 1 w nocy były, albo na przykład, nie o 1, o 2, albo o 1, już nieważne. Były filmiki wrzucane, zanim odkryłem, że można zrobić coś takiego jak zaplanowane, bo wiecie, te pierwsze filmiki to o YouTube, o Audacity na przykład, znaczy ja używam Adobe Premiere. Action, wiecie o co chodzi. I tak uczyłem się dopiero tego, ale teraz już wiem, że można sobie ładnie zaplanować filmik. No i można ładnie zaplanować filmik. I to jest przyjemne. Bardzo fajne, bo na przykład jak ja będę gdzieś na wakacje jechał, to sobie ustawię, nagram na przykład 10 filmików, bo nie będziemy przykładowo, nie wiem, miesiąc. Nagram 10 filmików i one się tam poudostępniają. Zresztą na pewno wiecie, o co chodzi. No to każdy teraz, nawet ten, co nie nagrywa, wie, o co chodzi. Założę się, że nawet niektórzy bez nagrywania wiedzieli więcej niż ja, gdy ja zaczynałem. Ale cipa. Ale on zburstował mnie. Ja pierniczę. On mi całe obrażenia zadał. Gdyby nie on, to bym... Nice solo. Thank you.
Gdyby jego tam nie było, to ona by zginęła na 100%. Zresztą widzieliście, jakie obrażenia w 3 skillach zrobiłem. A moje... Czy ona powiedziała hej Jace? Czy ona naprawdę powiedziała hej Jace? Ale fajne, cudowne. Ultra, mega, fajne, zarąbiste. Jeżeli powiedziała hej Jace. Ale nie słyszałem, żeby chyba powiedziała hej Jace. To było naprawdę fajne. To by było naprawdę fajne, gdyby mówiła na przykład hej Twisto Twight, albo hej Orianna, albo ty. No no. A no no, co? To było takie głupie. Dobra. Och, Twisto Twight pod atak speed, zero krytyka. Just chasing Fraxus. W ogóle... Go Dragon. Czy ja w ogóle jeszcze żadnego dragona nie zrobiliśmy? Czy my coś z jakiegokolwiek zrobiliśmy? Już naprawdę nie wiem. Sorry, odbiło mi się po kolacji. Tutaj biegnie Master. Biegnie sobie Master, biegnie Master. Nawet asysty nie dostałem. Ale wrażenia bije. W ogóle mam 1.40 tak speedu. Nieźle. Coś chciałem powiedzieć wcześniej. No to dobra. O internecie powiedziałem. O mailu dla widzów powiedziałem. O wstępie. O Neverwinter powiedziałem. O jakimś być może partnerze do nagrywania. O Team Fortress powiedziałem. Chyba wszystko. No, tak mi się wydaje. Ta kulka 3 dni leci. Jak jest daleko. Chyba wszystko. Już sam nie jestem pewien. Pogubiłem się, bo bardzo dużo informacji się pozbierało, bo jak wiecie, nagrywałem odcinki do serwa wtedy, gdy nie miałem internetu. I przy okazji coś mi się popieprzyło z save'ami, bo jak gra się na internecie, na Steamie bez internetu, to jakoś tak... O Boże, co ja zrobiłem? Tyle przegrać. Gdzie ten? Fuck you, bitch. No. Dobrze, pięknie. O, leci Master. Leci wkurwiony Master. Master, masturbation. Yeah! Fuck yeah! To było dobre. Aż się drwiąco zaśmieję z przeciwników. Ja mam naprawdę 3000 złota. Wow. Później sobie do twojego graspa zrobię, żeby burstować przeciwników. Na przykład takiego Master jednost. Ciskam R i biegnę w tym fajcie. Zapijam wszystkich. No. Tak jest Master i. No, ja wam mówię prawdę. Co ja bym was kłamał? Was? 13 osób? No. Dobra. Daj to szybkie zrobię. Teraz, kurczę, skończyły mi się sprawy, co mam do powiedzenia. Będę teraz może się skupiał na jakimś komentowaniu gry. Wow, mam 240 farmy przy okazji, mówiąc. I 9-5! Jednak Orianna jest dobra. Nie gram aż tak fatalnie. Cieszę się. Siege level 16. Z kim ty się tam klepiesz, Waj? Co ty masz tak dużo zdrowia? Czy jesteś poważna? Aż tak dużo zdrowia mieć. Why you focus on me? And after kill them of last hit. No. Dobra. Rabadaba, mam 500 AP, a z Rabadaba 657. Nice. No. Fajnie. W ogóle połączenie tych itemów kosztuje chyba 800, nie, no prawie 1000 złota, a nie daje nam nic. Oprócz tych increased ability power by 30%. Chyba dobrze powiedziałem. Boże, mój angielski jest taki beznadziejny, jeżeli chodzi o liczebniki. To jest aż smutne. Bo ja naprawdę, ja gubię się, jak mam coś powiedzieć. Na przykład po angielsku jakieś liczebniki. No, zrobił teamfight.
Jakieś liczebnik. No chodź, chodź. Ło, się złożyli. Nice. Orianna serduszko. Czemu ja słyszałem Jarvan? Aha, bo on żyje. Ja myślę, że Jarvan nie żyje tak. Wait, what? Standard? Tak dużo wrażeń bije. Z takim attack speedem. Nieźle. Zagorzały pusher. Spowolnię cię, żebyś już sobie nie uciekał. Dominacja! Fuck jest! Omega stop. Głupio brzmi. Stop. Dobra, lecimy na Szczecin. Do bazy się wrócimy. Po. Czekajcie, myślę. Absurdalnie wielką różdżkę. Chyba tak na po prostu w polskiej wersji językowej. Chyba to się tak nazywało. Mówię, jak się nazywał po polsku, bo nie wiem, może ktoś nigdy nie miał po polsku, albo coś w tym stylu. Ja się przyznam bez bicia, że zaczynałem od polskiej wersji. Bo, wiecie, lepiej się oswaja się lepiej z grą, jeżeli rozumiemy wszystko i jest po naszym języku ojczystym, prawda? To jest takie moje przemyślenie. Bo na przykład jeżeli angielskie gry do tej pory na przykład, czekajcie, czego ja mogę nie ogarnąć? Czego ja nie ogarnę? Na przykład Doty nie ogarniam. Nie wiem, czy to już jest po polsku, czy to w ogóle było. To chyba było po polsku, ale gra była chyba po angielsku. Tak mi się wydaje, ale już nie pamiętam, bo ja... Wiecie, ja zagrałem mecz w LoL, w tom. Ło, lagi! Zginie. Ale mi coś przycięło. Tak bardzo. Dupa ceca, fac, meciu, etsu, co, ori. Poproszę w angielsku, nie jakieś dupa, cuca, ori. You are good. Oh. O, aż mi się zrobiło cieplutko. Nie zrobiłem się ciepło, ale jest gorąco, faktycznie. Miło mi się zrobiło. O, tego szukałem słowa. Chyba teraz nie chuchnę w mikrofon. Mam taką nadzieję. Bo ten mój mikrofon jest dobry, ale łapie dźwięki z bliska. Co traktuję jako zaletę, ponieważ nie... Report motherfucker. Steel. Baron. No, Baron by się przydał. Ponieważ nie łapie dźwięków z daleka, co jest dla mnie plusem. Bo na przykład wiecie, jakby cały jakiś samochód jechał. Albo coś... O, w dupę. Oni mają Barona. Shit. Shit this fuck. Great. Still my dick. Co za idioci. Jak który idiota to wymyślił? W ogóle ostatnio sobie oglądałem... Jaki damage. Tak bardzo dużo obrażeń. Ostatnio sobie oglądałem film ASDF. Filmiki. Od 1 do 7 po polsku. Fajne to było. Lubię pociągi. Albo coś w tym stylu. Tak bardzo. Żegnaj. O, on mnie fokusuje. Nie weź wójta. Ale mi klatki uciekły. Gdzie są moje klatki? Naprawdę! And ally has been slain. Zgłupie. Tak głupio brzmi. Who focus MF? I am. Report. Alvi, thank you. Ale na mnie nie ma żadnej wrzuty, mimo to, że ja w ogóle w tym teamfightie nic nie zrobiłem. Zaczynam mówić jak mój komputer. Ale ja w tym teamfightie nic nie zrobiłem. Ty pod Deathfire Graspa. Full build. 800 ability power. Zamienię to tak i tak. I teraz jakieś potki. Prawie 900 AP. 875 AP. Tak bardzo. Mam najwięcej farmy z gry. Wow.
Prawie 300. For pick my dick. Czemu ci ludzie są tacy agresywni? Ja pierniczę. Chociaż, wiecie co? 40 AP. Pięć AP. Gdzieś? 440. Ohohoho! Naprawdę ma 440 AD. I trakerze będzie pisał swoje statystyki. Sorry, że się śmieję, może to być jakoś głupio ten mikrofon, wiecie, zwłaszcza takie... Coś takiego. Bo to tak jakby krztuszę i przez nos mi to wylatuje, co? Nie, nie. Nie będę w to brnął. O, Vi zrobiła smoka. To jest dobrze, bo to ponad 1000, niecałe 1000 złota, bo... 950 dla całej drużyny. Chyba 950. O, widzę. O, jaki... O, jakie obrażenia. O, w dupę! Ale mi wypieprzył. Nawet nie zdążyłem zareagować, tak mi kurde wyskoczył nagle. Jestem duży Jarvan i użyję ulta. Momentami mój głos robi się bardzo dziwny, zwłaszcza w mikrofonie musi to fajnie brzmieć, bo ten mikrofon nie w 100% nie wszystkich dźwięków łapie, bo niektóre na przykład tak trochę inaczej łapią. To musi na bardzo śmiesznie brzmieć. Podziwiam ludzi, którzy jeszcze tu zostali. Ale wiecie, to generalnie z moich, mam nadzieję, że z moich filmów, chociaż w tych takich smutaskach, właściwie to jest pierwszy odcinek wesoły. Powinienem wszystkie w nawiasie napisać smutaskowe, a ten od tego napisać śmieszne. Bo po prostu wcześniej nagrywam późno w nocy, to był wiecie, pierwsze, 22, to nie jest późno. Napiję się wody, bo mi w gardle aż zaschło. Ale to będzie. Od razu lepiej. Od razu powiem lepiej. Może to jest też problem z tym, że ja gadam i chrypkę łapię od tego. Od czego? Od gadania po prostu, bo mi zasycha w gardle i chrypeczka. Tak mi się daje. Ten Deathfire Grasp bardzo ładnie teraz wygląda. Bardziej oddaje ten fire z tego dead. Co? Boże, ja już po prostu siedzę i rozśmieszam sam siebie. I to chyba nie są objawy braku styczności z ludźmi, bo wychodzę na dwór teraz dość często. Nieważne. W ogóle chciałem wam powiedzieć, taka fajna, zarąbista burza była dzisiaj. I to dosłownie 5 minut. Jest jasno sobie, nagle ciemno się robi. W przeciągu 5 minut to się wszystko stało. Taka burza, tak trzaskało po prostu. Czy ja biję... Ale ja obrażenia biję. Jakie obrażenia ja biję. O, został minion. Tak, taka fajna burza. Mój pies to chyba mało na zawał nie padł. Już do domu musiałem go wpuścić aż. W ogóle, ja sobie poszedłem wyłączyć komputer na spokojnie, a ten tam już tak bardzo chyba się bał. Za mną chciał się na górę po schodach wbić. A to jest duży pies, bo co innego jakiś malutki. A to jest duży owczarek niemiecki. To tak zabawnie wyglądało. Ja się bardzo mocno śmiałem. Ło, fuck master. Fuck you. Chodź tu, ci pokupię. Zabiję cię. Mam cię na skilla. Chcesz się bić? Kurczę. Pieczone. Why so flash? Zabij go, proszę cię. Myślę, że zabił. O. Ale obrażenia, aż się postanowił złożyć. Solo double, prawie solo. You are good. Thank you. Chyba to do mnie pisał, mam nadzieję. A jak nie to... No to i tak jestem dobry chyba.
Dupa ceca amtras eudemeci cuoriana. Chyba to znaczy, że dupa jest dupą, a Oriana jest dobra. Mhm, ja tak wam mówię. W ogóle chciałem wprowadzić kamerkę do moich nagrań, bo action teraz... nie chciałam powiedzieć niedawno, a to już dość długo jest ta opcja. Ale na razie nie mam jakiejś dobrej kamerki, a wszystkie fundusze, które poszły, poszły na... na co poszły? Na mikrofon. No tak. Jakąś kamerkę mógłbym wprowadzić, bo generalnie jakoś tam... nie boję się pokazać twarzy albo coś w tym stylu. No to nic chyba strasznego nie jest. A myślę, że dodałyby więcej życia. Więcej takich emocji pozytywnych do moich nagrań. Co by na pewno... może, nie wiem, ulepszyło moje nagrania. Bo wiecie, zawsze można grać twarzą. Wiecie, jakieś tam zdziwienia, albo strach, albo masy, znaczy ten. O, w dupę, on tu jest i nie chcę go. Flash, bitches! Przyspieszę się, a jego spowolni. Czujcie? A, odpuścił. Odpuścił, dobrze, bo dzięki Bogu, dobrze Bogu chciałem powiedzieć. Dzięki Bogu. GG. No, w sumie. Jakbyśmy teraz to... Ej, ale oni nie mają damage'a. Go top. Pusznijmy topa, będziemy mieli miniony. Ja pójdę na bota, bota puszczę. Ej, jak puszczę bota im, to nie chyba przegrają. Powinni przegrać, przynajmniej. No bo nie będą się mieli po prostu... Puść tą kulkę. Ori! Pani! Wiecie co? Orianna to mój main. Bo jest fajna. Orianna jest fajna. I bije damaga. W ogóle... idą po mnie, widzę to. O, genialne. Puszczę to chociaż szybko. Fak, mam teraz barona. Nie chcę stracić barona. Ło, ale lak. Fak! Ale źle to zagrałam. Ale dobra, nieważne. Straciłem barona. No dobra. To jest bez znaczenia. Straciłem barona. Ale zabrałem im tureta. Jak teraz wyjdą z bazy, to będziemy mogli ich ostro spuszować. 600 AD, XED. Nie no, 40 AP kurczę piechotą nie chodzi. A z Rabadonem to w sumie nie jest 40 AP, tylko to jest jakieś, czekajcie, 40 z 30. Nie chcę mi się teraz liczyć, nie. Wakacje ja już w ogóle... Nie myślę. Dupa cela gasit, a facut ksy. Tak sobie pomyślałem, że kurczę, musiałbym skombinować tego. Ło, ale klotki uciekły. Musiałbym skombinować... Co bym musiał skombinować? O! Pięknie, waj! W ogóle ja sobie tak znalazłem taki... wskaźnik tego, że na 100% się nagrywa, że nie muszę sprawdzać na przykład... Wiecie, czekajcie, sprawdzę, czy wszystko się nagrywa. Ale głupio zjebała sprawę. Bo po prostu mogę zrobić tak, że patrzę na mój mikrofon, bo mój mikrofon, gdy jest używany, taka diodka active miga po prostu. Miga. A wiecie, nagrywanie zużywa mikrofon. Co za nie było dziwne. Oni tu idą, a nas jest tylko dwóch. Fuck. Może się fatalnie skończyć. Nie no, ja nie mam jak pomóc. My nie mamy wbity. Kurczę. Oni tu mogą skończyć i ja właśnie obawiam się, że to jednak nie zrobią. Czy oni? Zabrali tylko... inhibitor? Where did they go? Co oni zrobili w tym momencie? To co oni zrobili, to było idiotyczne. Naprawdę. Chyba sprzedam buty i kupię jakiś item. Oho. MF-ka postanowiła... rozłożyć wieżę na drobne.
MF-ka, ja się boję MF-ki, bo ona ma tego, Guardian Angela. Czy ona tu chce iść? O, ale się złożył. Nice. Dzięki. Double. I net kills for item noob. I net items for kills? Co? 11 assist to Riva. Wayne ma 11 assist to Riva. Ciekawe, jestem ciekaw zawsze po jakim języku gadają moi. Jeżeli nie używają angielskiego oczywiście. To po jakim kurczonym języku gadam? Ja puszczę ten. Ja dużo obrażeń biję w inhibitor, to puszczę. O, tu jest twój też bije całkiem sporo tych obrażeń, jak mnie mam. Ponieważ to jest nasz ADC. O! Nice. Nice. Good job. Master żyje, ale on nie ma. Kurczę, ja nie mam DDFG, ja mogę. I nie mam też ulta. Ja mogę nie przeżyć bliskiego spotkania z Masterem. Ale to już raczej koniec gry. Dla nich. Bardzo fajny materiał mi wyszedł. Trwał co prawda ponad godzinę, bo 5 minut vlogby, jak sobie patrzyłem. Plus 54 minuty tutaj, więc ponad godzinę, co prawda będę to bardzo długo renderował. I bardzo długo będę to obrabiał. I dzięki. Ale myślę, że wam się spodobało, jeżeli dotrwaliście aż dotąd. Ja w sumie to mogę pokazać to tak jak... O, tak, o, dobra, żeby wszystko było widać. Ja wam dziękuję za uwagę. No i co mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie po sobie jakiś ślad, że tutaj byliście. Staty moje 20/7 się aż świecą na żółto, co jest fajne. Chyba, że ja na myszkę to... Dobra, nie będę w teraz wnikał. Ale no, powtórzę się jeszcze raz, ale co tam. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. No i nie wiem, co powiedzieć. Dobra, do następnego odcinka. Cześć, już uważam. Nara.